Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, w którym chciałabym Wam pokazać, co można zrobić z kosmetykami, zanim zdecydujecie się je wyrzucić. I to wyrzucić z różnych powodów, albo dlatego, że wydaje Wam się, że już się skończyły, albo dlatego, że coś z nimi jest nie tak, w sensie ich formuła na przykład się zmieniła i niezbyt nadają się do użytku, albo po prostu z jakichś względów Wam nie pasują. I dzisiaj Wam chciałam właśnie podpowiedzieć takie moje sposoby. Być może coś z tego właśnie Wam się przyda, wykorzystacie i zanim produkt wyląduje w koszu, to właśnie można spróbować tych metod. I tak jak wspomniałam, tutaj podzielę to na takie jakby części, tak? Czyli jedna część będzie dotyczyć tego, jak wydobyć, że tak powiem, jeszcze ostatki danego produktu. I może być to, i od tego może zacznę, i może być to ze względu na to, że najzwyczajniej w świecie Wam szkoda tego wyrzucać, bo tak czujecie, że tam coś jeszcze jest, a ciężko to wydobyć, albo po prostu Was zaskoczy to, że tego produktu nie ma. Następnie produkty, które się ze względu na swoją formułę, na to, że coś się w nich zmieniło, nie nadają do użytku już. I jeszcze na koniec produkty, które z jakichś względów Wam nie pasują. I Wam postaram się podpowiedzieć, jak można je troszeczkę inaczej wykorzystać. Ok, więc zacznę, tak jak wspomniałam, od tego wydobywania tych kosmetyków. I tak jak mówię, może to być tak, że po prostu nie chcecie, szkoda Wam, zwłaszcza jak to są produkty droższe, albo najzwyczajniej w świecie zostajecie zaskoczone. I przykładowo tutaj mam podkład z Golden Rose. Jest to podkład, który wiele osób lubi, jest to dość popularny produkt. Może jego jakby opakowanie nie jest, kiedyś Wam o tym chyba wspominałam, jakby moim takim ulubionym, bo zwłaszcza jeśli chodzi o podróże, bo zajmuje sporo miejsca. Natomiast nieraz zdarzają nam się właśnie takie produkty z pompką. I często tak nie do końca widać, ile tego produktu jeszcze jest. No i załóżmy, że jest sytuacja, że właśnie szykujecie się na jakieś wyjście, a tutaj... O, wyleciało nawet coś, ale słyszeliście, że już jest... O, właśnie tak kiepsko. Coś mi wyleciało, ale to nie jest wystarczające do tego, żebym była w stanie zrobić makijaż. I akurat w tym podkładzie jest to fajne, że możemy rozmontować, że tak powiem, tą pompkę. I właśnie warto, zanim taki produkt gdzieś tam rzucicie już w kąt, to warto sobie sprawdzić, czy jest jakaś możliwość dostania się do środka, do tego produktu. Tutaj jest to naprawdę proste. Czasem może wymagać to większych komplikacji, być może pomocy jakiejś silniejszej osoby, która Wam gdzieś pomoże rozmontować to, gdy już jesteście naprawdę zdesperowane i nie macie nic innego w zanadrzu. Natomiast przy tym produkcie jest to banalne, nie proste, bo zwyczajnie sobie odkręcacie i zobaczcie, już samo to wyjęcie spowodowało, że ja tutaj mam dość sporo tego produktu i jeszcze na pewno, wiecie, tutaj przekręcając będę w stanie wydobyć ten podkład. I jak sobie o tu zerkam, to jest go naprawdę całkiem sporo. Myślę, że starczy nie tylko na to jedno wyjście, które właśnie jest i na którego potrzebujecie, ale jeszcze na kilka razy będzie ten produkt do użytku. Kolejny podkład mam w takiej formie, czyli w takiej tubce. I to nie tylko podkład, ale również jakieś kremy, inne produkty. Nieraz też właśnie mamy w takim opakowaniu. I tutaj sprawa jest w ogóle banalnie prosta, bo najzwyczajniej w świecie, jeśli już nic nie możemy wydobyć, to przecinamy sobie mniej więcej w połowie nożyczkami.
Ja zawsze pierw z tej jakby górnej części wydobywam sobie produkt i praktycznie zawsze jeszcze jest tam tego produktu na więcej niż jedno użycie. Pierw wydobywam sobie, tak jak Wam mówię, jak tą część górną tutaj odetnę, wydobywam sobie z tej góry. Jeśli, a czasem mi się tak zdarzyło, tego produktu jest za dużo, tyle, ile nie potrzebuję na jeden raz, prawda, aż tyle się gdzieś tutaj nie dało wycisnąć, ale jednak zostało, no to staram się przełożyć do tej dolnej części i po prostu tą jakby górę później tak nakładam sobie. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to, no wiadomo, to jest chwilowe rozwiązanie też, no tego produktu ileż tam nam może zostać. Zazwyczaj jeszcze jest, ale to nie będziemy tego trzymać jeszcze przez 2 tygodnie, tak? Bo wiadomo, że to już nie jest szczelnie zamknięte. Natomiast w przypadku kremów to na pewno się sprawdza mi bez problemu, ale również w przypadku nawet podkładów raczej mi się nie zdarzyło, żeby jakoś ten produkt, wiecie, był suchy i stracił swoje właściwości. Aczkolwiek w tym przypadku, bo tutaj jak mieliśmy z tą pompką, no to po prostu sobie to zakręcamy i jest tak samo jak było wcześniej. Natomiast tutaj no już to jest takie mniej szczelne, więc różnie może być, ale na pewno na ten jeden raz, że tak powiem, kiedy Wam jest to potrzebne, to rozcięcie takiego produktu powinno Wam, że tak powiem, załatwić sprawę. Nierzadko też zdarzają nam się produkty w takim opakowaniu, czyli wygląda to jak pomadka, błyszczyk, i korektory również, bo tutaj mam akurat korektor, w takich opakowaniach są. No i ja Wam a propos tego konkretnego korektora, to właśnie wspominałam w którymś z filmików, że go bardzo lubię, to jest Make Up For Ever Ultra HD, to jest korektor pod oczy, nie jest to tani produkt, więc tym bardziej właśnie, jak mówię, że tutaj wydobywanie to przy takich droższych produktach, to myślę, że tym bardziej na tym nam zależy, żeby go gdzieś tam nie wyrzucać, jeśli jeszcze coś jest. I jemu się zmieniło opakowanie. Był w takiej, no nie takiej dużej, ale oczywiście, ale w takiej bardziej, wiecie, tubeczce, z czego ja byłam bardziej zadowolona, na dodatek było go więcej, no ale, no cóż, cena niby ta sama, a produktu mniej, wiadomo. W każdym razie ja miałam ten korektor, no i w pewnym momencie już nie dało się go za bardzo wydobyć. I teraz mam już tutaj nowe opakowanie, mam oba, bo chcę Wam coś pokazać, żeby porównać. Natomiast w tym momencie, kiedy ja się zorientowałam, że już tego korektora za bardzo nie ma, to nie miałam jeszcze drugiego w zapasie. I co sobie wymyśliłam? Wymyśliłam sobie, że po prostu jakby zdjęłam ten odsysacz z tego produktu. Mam nadzieję, że... Znaczy, nie wiem, na ile to będzie widać, ale myślę, że doskonale wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, mam nadzieję, że będziecie widzieć, że przy jednym z nich jest jeszcze ta taka nakładka, a przy drugim tego nie ma. Myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi, bo jest to również w błyszczykach, w pomadkach, tuszach do rzęs, więc jakby zdjęłam tą górę, po prostu lekko tam podważyłam, zdjęłam to i tym sposobem bez problemu wydobyłam jeszcze produktu na właściwie nawet nie ten jeden raz, kiedy mi brakło, tylko jeszcze na kilka dni miałam do użytku, więc szczerze mówiąc ostatnio dopiero odkryłam to, że można właśnie tak zrobić. Więc gdybyście też mieli taki problem, to polecam sobie spróbować. Myślę, że spokojnie jeszcze dacie radę właśnie coś tam wydobyć i znaleźć. Jeszcze w tym wydobywaniu tych produktów pomocny nam może być czasem taki patyczek, bo gdzieś tam może nam problem być, wiecie, dostać. I jeszcze jak macie długie paznokcie, to tym bardziej. Można sobie jeszcze go, wiecie, tak troszkę ugnieść tą watkę, żeby jakieś tam kłaczki za bardzo Wam nie szły. Zależy też, gdzie ten produkt będziecie nakładać, tak? No bo jeśli gdzieś w okolicy oczu, to zwłaszcza trzeba uważać, ale w sumie te patyczki czasem też używamy do wyczyszczenia gdzieś tam makijażu, więc tutaj też może nam się to przydać.
Okej, to tutaj właśnie takie podpowiedzi, jeśli chodzi o wydobywanie tych produktów, a teraz przejdę do produktów właśnie, które jakby się trochę zepsuły albo coś z nimi jest nie tak. I mam na myśli takie rzeczy jak zaschnięty tusz do rzęs, czy też zaschnięta pomada, czy też pokruszony jakiś produkt, taki w kamieniu, jakiś bronzer, róż, cień. Co możemy z tym zrobić? Więc zanim rzucicie coś takiego do kosza, to tak, jeśli Wam się coś pokruszyło, a nieraz się to zdarza, gdzieś nam coś wypadnie, gdzieś mamy coś w torebce, to myślę, że sporo osób może już zna z Was ten sposób, co należy zrobić, ale myślę, że w tym filmiku akurat też warto o tym wspomnieć. To po prostu do tego pokruszonego produktu, jak on już jest tam pokruszony, jeszcze go można troszkę bardziej dokruszyć, że tak powiem, dodajemy trochę spirytusu, tak żeby zrobić taką jednolitą papkę, układamy to jakby z powrotem i dociskamy papierem i od góry czymś takim, wiecie, mniej więcej taki jak jest ten produkt, tak? Czyli jeśli mamy na przykład okrągły cień, to dobrze sprawdzi się po prostu zwykła moneta. Dociskamy, zostawiamy tam przez noc, żeby to sobie odparowało i produkt powinien być po prostu na nowo do użycia. Ewentualnie może się na nim tak delikatnie taka warstwa jakby na górze zebrać, to należy ją po prostu zdrapać. Ja kiedyś Wam pokazywałam takie różne triki, różne takie haki, różne takie sposoby. Dosyć dawno był ten filmik, ale tutaj postaram Wam się go dać wproponowany, gdybyście mieli ochotę, i tam Wam właśnie też pokazywałam, jak takie produkty uratować. Jeśli chodzi o pomadę, czy też maskarę do rzęs, która już jest trochę sucha, ale jeszcze tam jakby produkt jest, lubicie ten produkt i chcecie mu dać drugie życie, to świetnie sprawdza się taki produkt, czyli Duraline z Inglota. Też myślę, że sporo z Was go dobrze zna i wystarczy dwie takie kropelki dodać do maskary i spokojnie pomalujecie nią rzęsy, bez obawy, że wiecie, że będą jakieś grudki i tak dalej. I tak samo jeśli chodzi o pomadę, to tutaj też jak najbardziej możemy w ten sposób to wykorzystać. Też kropelka, dwie i jakaś zaschnięta pomada będzie praktycznie jak nowa. Aczkolwiek, jakby wiecie, to już nie będzie tak, że ta pomada teraz za kilka dni, to ona już cały czas będzie taka ok, tylko prawdopodobnie będzie tak, że będziecie musieli dodawać, może nie za każdym razem, ale może nawet za każdym razem gdzieś tam tą kropelkę, albo co któryś raz dodawać do tej pomady właśnie trochę tego Duraline, żeby ją ożywić, że tak powiem. Ostatnimi czasy raczej używam kredek, ale z doświadczenia Wam powiem, że najlepiej moim zdaniem pomadę jakby brać sobie troszeczkę pędzelkiem i nakładać tutaj na wierzch dłoni i od razu ją zamykać, żeby ona jak najkrócej była otwarta po prostu. I tym sposobem mnie udało się praktycznie całą pomadę na przykład zużyć i w ogóle nie mieć z tym problemu, że mi ona, wiecie, tak wyschła i żebym musiała ją jakoś specjalnie ratować. Ok, jeszcze ta trzecia kategoria nam została, czyli produkty, które z różnych powodów Wam jakoś nie pasują. I tutaj głównie chciałabym Was zachęcić do takiego innego jakby spróbowania użycia ich do czegoś innego, o tak. Bo myślę, że coraz więcej się o tym mówi właśnie, żeby tak się nie ograniczać w tym makijażu, że to jest bronzer, to jest cień, to jest, wiecie, do tego, to do tego, tylko sobie eksperymentować, mieszać. I tak samo jeśli chodzi, coraz częściej się to zdarza, jeśli chodzi o pędzle, tak, czy jeśli chodzi o jakieś w ogóle narzędzia, że teoretycznie mają jakieś przeznaczenie, no ale nikt nie będzie szczelał, jeśli Wy sobie weźmiecie, nie wiem, pędzlem do rozświetlacza, użyjecie go, nie wiem, do różu albo, nie wiem,
pędzlem do podkładu, będziecie nakładać puder albo jeszcze coś tam innego, to Wam ma to służyć i to Wy macie być z tego zadowoleni i Wam to ma odpowiadać. Także tutaj wszystkie chwyty, że tak powiem, dozwolone. I wracając do jakby konkretnie kosmetyków. Nieraz, myślę, zdarzyło Wam się, że czy to jakiś róż, czy bronzer, czy jakieś cienie, no po prostu jakoś tak coś nie zagrało, nie do końca Wam to odpowiada. I wtedy warto, zanim to całkowicie rzucicie w kąt i zanim stwierdzicie, że nie będziecie tego używać, to warto spróbować właśnie użyć do czegoś innego, niż dany kosmetyk jest przeznaczony. I tak na przykład jakiś taki błyszczący cień, który na powiece Wam jakoś tak nie gra, nie do końca Wam się podoba, być może będzie fajnym rozświetlaczem. Albo na odwrót, rozświetlacz, który jakoś tak na tych policzkach nie bardzo wygląda, może sprawdzi się na oku. Już to, że wiecie, w wewnętrznych kącikach dajemy rozświetlacz, to już praktycznie jest norma, natomiast może się okazać, że po prostu nawet na całą ruchomą powiekę, że on będzie ładnie wyglądać, albo na jakiś nawet matowy cień nałożony. Ja na przykład mam też bronzer z Vibo i jako bronzer też, ale tak raczej, wiecie, taką delikatną, ostrożną ręką. On jest dosyć ciemny, ale właśnie nieraz używałam go w makijażu oka, po prostu jako, wiecie, jako po prostu zwykły brązowy cień. Tak samo jeśli chodzi o róż, też możemy tutaj spróbować dać go na oczy. Jeśli chodzi o cienie takie bardziej w brązach, czasem może się okazać, że gdzieś nam się sprawdzą do brwi, nawet w zależności też od jakby konsystencji tych cieni, od rodzaju, czy one będą się akurat do tego nadawały, ale chodzi mi o sam fakt, żeby spróbować różnych, wiecie, możliwości, różnych opcji, zanim gdzieś te kosmetyki pójdą w kąt, czy wylądują w koszu. Ja Wam powiem z doświadczenia, że nawet niektóre cienie, przynajmniej u mnie, mają coś takiego, że totalnie mi nie bardzo grają na górnej powiece, a bardzo mi się podobają na dolnej. Może to wydawać się śmieszne, ale naprawdę nieraz tak mam z jakimiś cieniami, że tak, wiecie, na tej górnej nie, coś mi nie gra, jakoś mi to nie wygląda i właśnie nakładam sobie na dolną powiekę. I okazuje się, że naprawdę fajnie i używam ich bardzo, bardzo często. Już nieraz mi się tak zdarzyło, że właśnie jakiś cień gdzieś tam, tak nie bardzo, a potem spróbuję sobie właśnie na tej dolnej, nie? I okazało się, że cień, którego nie używałam praktycznie wcale, albo tam od wielkiego dzwona, używam praktycznie codziennie czy co drugi dzień, bo tak mi się spodobał efekt właśnie na tej dolnej powiece. Także ja Was serdecznie zachęcam do takiego właśnie kombinowania, że tak powiem. Czy też jeśli chodzi o nawet kolor podkładu. Są też takie specjalne miksery do podkładów, żeby je zrobić jaśniejsze, ciemniejsze. Natomiast ja używam tej bazy, tej bazy rozświetlającej z Golden Rose. I ja jej używam po prostu, bo lubię, wiecie, jak ją zmieszam z podkładem, to lubię ten efekt. Natomiast ona delikatnie rozjaśnia też podkład, więc możecie też właśnie czegoś takiego spróbować, jeśli no nie jest to jakaś duża różnica, tak? Potrzebujecie tak troszkę tylko rozjaśnić ten podkład, delikatnie bardzo, to możecie właśnie spróbować dodać jakiejś takiej bazy o takim jasnym kolorze, która będzie tak właśnie działać trochę rozświetlająco, to ona też delikatnie zmieni ten kolor i może się okazać, że będziecie się lepiej w tym kolorze czuli. Także tutaj pod tym względem zachęcam Was do różnych eksperymentów, do próbowania i dopiero jeśli rzeczywiście różne opcje zawiodą i Wam to nie pasuje, to wtedy no już niestety musimy się pożegnać z danym kosmetykiem. Można też łączyć niektóre kosmetyki i też tak miałam, ostatnio Wam nawet o tym mówiłam, o tym połączeniu moim, już Wam pokażę, co mam na myśli, żeby nie być taką gołosłowną.
Ja Wam wspominałam o tym, że kiedyś testowałam ten podkład z Kobo i tak jakoś się nie zachwyciłam. Kupiłam też ostatnio taki puder z ekocery, co tak już Wam tutaj się jakby tłumaczyłam, że zdaję sobie sprawę, że to było takie, wiecie, kupić sobie puder jęczmienny, który jest dość mocno matujący, jeśli ma się raczej suchą skórę, totalnie bez sensu, ale stwierdziłam, że muszę próbować i sprawdzić, bo nigdy takiego nie miałam. W każdym razie po prostu łączę sobie ostatnio te dwa pudry. I nie mówię, że to jest jakiś, wiecie, mega sztos, ale całkiem fajnie mi się to połączenie sprawdza. Używam sobie po prostu na co dzień tej mieszanki, bo ten jest jakby troszeczkę za bardzo matujący. Natomiast ten, taki miałam z nim problem, że on tak nie całkiem dobrze utrzymywał ten makijaż, więc połączenie tych dwóch okazało się naprawdę dobrym pomysłem i dzięki temu puder, który już chwilkę leżał u mnie i tak za bardzo nie był używany, to po prostu teraz jest jakby w codziennym użyciu. Także różne takie, wiecie, mieszanki, różne eksperymenty warto robić i zawsze Was do tego zachęcam w różnych też filmikach i do zabawy kolorami, nie bania się tego, bo każdy kolor naprawdę może ładnie wyglądać na oku, nawet niebieski kolor, którego wiele osób się obawia, a jest teraz hitem sezonu, hitem 2020 roku. Także może również warto z tym niebieskim się polubić i też go spróbować. Okej, bo już się zaczynam rozgadywać, także dziękuję Wam dzisiaj za poświęcony czas. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. Piszcie też komentarze na dole. Być może macie jakieś swoje takie sposoby właśnie, co można zrobić jeszcze zanim dany produkt gdzieś pójdzie w kąt, jak go można jeszcze wykorzystać. To oczywiście chętnie przeczytam Wasze komentarze. Oczywiście serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału oraz do odwiedzania mnie na Facebooku, na Instagramie. Na dole w opisie znajdziecie linki do moich mediów, także zapraszam Was tam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!